Cześć. Cześć, witamy Was. Kolejna tygodniówka. Tydzień, kiedy najważniejsze na świecie smartfony zadebiutowały. Właśnie nowa seria. Na pewno niecierpliwie wszyscy czekają na nie, w związku z tym bez zbytniego ględzenia. To był tydzień pełen innowacji. Tak się po prostu jarałem przez ten tydzień tymi nowymi smartfonami. Co jeden to kurde bardziej odkrywczy, innowacyjny, inny niż wszystkie, unikalny takie. No wszystko, ale no właśnie, zacznijmy od tych, którym towarzyszy największy hype, czyli oczywiście kochane iPhoniki. A to tutaj mamy do czynienia z największą innowacją i tutaj musimy naszych kochanych widzów uprzedzić, że Apple zapoczątkowało właśnie innowację związaną z niedodawaniem ładowarek do zestawów sprzedażowych. Poszło za ciosem natychmiast LG, co prawda jeszcze nie u nas, ale poszło. Ale zrobiło. Czekamy teraz z niecierpliwością na inne marki, które ową innowacją zaszczycą nas na rynku polskim. Bardzo niecierpliwie czekamy. Ja mówię, ja po prostu aż normalnie nie mogę wytrzymać, aż zobaczę pierwszego smartfona w pudełku bez ładowarki. Oczywiście usłyszymy, że to wszystko dla ekologii. Ratujemy planetę, dlatego nie damy wam ładowarki. Za chwilę nie damy wam kabelka. Ja wam poradzę, słuchajcie, jeżeli są wśród nas ekolodzy, tacy rzeczywiście, tacy z serca i z ducha, ja mam do was prośbę, nie kupujcie smartfonów, te, które macie, zutylizujcie najlepiej w autoryzowanym serwisie za ciężkie pieniądze, bo to nie jest bardzo łatwe, ale nie kupujmy smartfonów. Wiecie, ile kosztuje wytworzenie jednego smartfona? Ojej. Ile drzew trzeba by było ściąć? Ile wody? Bosko, kochano. Ale pamiętaj, Jacek, że utylizacja to też jest szkodliwa dla środowiska. No przecież bateria litowo-jonowa. O matko bosko, kochano, co to będzie? Dlatego mówię, że tutaj chodzi mi o taką prawdziwą utylizację, co to rzeczywiście wszystko się odbędzie zgodnie ze zgodnością i która to przekroczy prawdopodobnie koszt samego smartfona. Ale myślę, że użytkownik zaangażowany w ekologię powinien po prostu sobie pozwolić na tego rodzaju utylizację, która w zasadzie jest możliwa. Użytkownik zaangażowany prawdziwie w ekologię, to powinien pierwszy i wszystko i pojechać w Bieszczady i tam żyć w zgodzie z naturą, a nie, kurczę, nosić smartfon i jeszcze myśleć, jak je zutylizować. No ja jestem, co prawda nie w Bieszczadach, ale trochę żyję w zgodzie z naturą. Jesteś bliżej niż ja jestem bardzo niekoniecznie. Co prawda bez kompa sobie bym nie poradził, ale tak, żyję w zgodzie z naturą. Ale wiesz, no właśnie, no słuchaj, może sobie tą elektrownię słoneczną i wiatrową machnij jeszcze, będziesz miał kompa też w zasadzie, ślad węglowy zmniejszysz. Ale kolejne wiesz co, elektrownia, Adaś, i wiatraki, i panele słoneczne są kompletnie nieekologiczne. No ja wszystkich, którzy sobie zakładają, wierząc, że są tacy strasznie ekologiczni, polecam wam bardzo, sprawdźcie, ile kosztuje również naturę wytworzenie takiego panelu słonecznego. Ile kosztuje wytworzenie wiatraka, jaki koszt dla natury i dla przyrody stanowi konserwacja i naprawa takich wiatraków i paneli słonecznych, a ile później utylizacja kosztuje jednego i drugiego i co trzeba zrobić, żeby zutylizować. Wszyscy kochani drodzy ekolodzy, zajrzyjcie, sprawdźcie koszty, zobaczcie, jak to wygląda w przeliczaniu na życie drzew, czy na wodę, czy na różne inne rzeczy. W tej chwili najbardziej ekologiczne, tak jak zawsze, jest dymek z pieca. Tak to wygląda. Można oczywiście na ten dymek z pieca zakładać różne filtry, można próbować czyścić te spaliny, można robić dopalanie, ale w tym momencie najbardziej ekologiczny nadal jest dymek z pieca. Poza tym słuchajcie, drzewa są cudowne, ponieważ drzewa są energią odnawialną. Podobnie jak słońce i podobnie jak woda. Nowe drzewa można zasadzić w miejsce tych, które chcieliście na to, żeby je spalić w piecu. Tak to wygląda. Poczekaj, bo zaraz cię okrzykną miłośnikiem partii niestety nam rządzącej, więc wiesz, bo jesteś za wąglem i w ogóle za kupcą. Nie, ja jestem Adaś konserwatystą. Partia nami obecnie rządząca jest partią socjalistyczną. Ja natomiast jestem konserwatystą i republikaninem, w związku z tym sorry. Koniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o moje poglądy na ekologię, to jest zupełnie osobna sprawa, ale mieliśmy być w iPhone'ach. Nie, ale powiedziałeś, że wolisz piec, więc to jest proste. No. Ludzie w internecie rozumują bardzo prosto. Ciach, to niech ludzie... Adam, słuchaj, powiedziałeś cudowną rzecz, powiedziałeś, że ludzie w internecie rozumują. Kochani moi oglądający nas rozumni interneciarze. Zajrzyjcie, zróbcie to, o co prosiłem. Sprawdźcie koszty ekologicznych technologii.
technologii stosowanych obecnie na szeroką skalę. Zobaczcie, kto na nich zarabia, ile kosztuje ich stosowanie przyrody. Spoko, ale ja myślę, że akurat ludzie, którzy nas oglądają, to są maniacy technologii i oni to doskonale wiedzą, bo już to sprawdzili. Ale może zabłądził tu jakiś ekolog, Adaś, z całym szacunkiem proszę o sprawdzenie kosztów. Tak. Dla przyrody. Kosztów palenia w piecu, nie wiem, w ciągu miesiąca i kosztów używania wiatraka. Zresztą z wiatrakiem to trzeba było dłużej niż w ciągu miesiąca, bo to jest kwestia amortyzacji. Przy okazji też sprawdźcie, jaki ślad węglowy zostawia samochód elektryczny przez całe swoje życie, powiedzmy 10-letnie, a jaki zostawi wasza V6, której serdecznie wam życzę, albo nawet V8, kurczę. Pomijając kwestię tego, że samochód elektryczny trzeba ładować z gniazdka. Prąd z gniazdka nie bierze się z ptaszków i kwiatków, tylko bierze się z elektrowni węglowej, w Polsce jeszcze funkcjonuje. Wiesz, że rozwaliłeś teraz świat paru ludziom, gdyby nas przypadkiem słuchali ekolodzy? Że trzeba palić węglem, żeby ich elektryczne samochody naładować? Powiedziałeś na drugim końcu cudownego gniazda elektrycznego zasilającego ekologiczne tramwaje, samochody i tak dalej, bla, bla, bla. Wróćmy, kochani, do iPhone'ów, bo przecież, kurczę, ja nie chcę poruszać sumień, broń Boże. Tak, ja nie chcę nikomu dyskomfortu powodować w ten sobotni prawdopodobnie poranek. Jeszcze zostając w tej ekobańce durnej, to jeszcze wspomnimy, że Apple obiecało tam do 2000, nie słuchałem dokładnie, 2030 któregoś w ogóle zmniejszyć swój ślad węglowy praktycznie tam do zera. Pani taka na dachu była strasznie zachwycona, że wywaliliśmy z telefonu ładowarkę, zmniejszyliśmy pudełko. A pudełko zmniejszyli, dzięki temu więcej telefonów pakują w jeden kontener i mniej zapłacą za ich transport z Chin, bo uwaga, odkrycie, iPhone'y robią w Chinach, nie wiem, czy wiedzieliście. I kolejnie ludziom runął świat. Nie w Ameryce? Nie. Ojej. No dobra, nie, bo teraz już się nabijamy. Nie, a teraz już bądźmy poważni i powiedzmy... Adam, ale jak być poważnym wobec producenta, który po pierwsze nie podaje żadnych sensownych szczegółów. Oni nie podają ani szczegółów dotyczących budowy procesora, po czym nie bardzo można cokolwiek się dowiedzieć. Nie, no procesorze coś tam powiedzieli, z czego się składa, z tego co ja pamiętam. No tak, z krzemu głównie się składa. To procesory tak mają i nóżki jeszcze troszkę takie. Ma w związku z tym krzem plus metal. Żeby nie było, że hejtujemy iPhone'y. Nie, my hejtujemy producenta iPhone'ów, który ma bardzo dziwne podejście, ale najwyraźniej takie podejście się sprawdza, bo może ludzie naprawdę, Jacek, mają ile telefon ma RAM-u, bo tego też Apple nie podaje. Może tego dążyłem też. Jaką pojemność ma bateria i tak dalej. Może nie muszą mieć, nie wiem, super szybkiego ładowania, super szybkiego odświeżania, bo wcale tego nie chcą, a producenci im to na siłę wciskają, żeby była inna. Może lubią mieć notcha takiego. Ja nie mam grzywki tutaj, to takie lubią mieć. Ale powiem szczerze, mi się te nowe... Założę okulary, będę wyglądał mądrzej. Tak, załóż, bo kurczę, ludzie cię za moment zjedzą, że gadasz głupoty tutaj jakiejś ekologii i w ogóle. Teraz wyglądam już mądrzej, teraz same mądre rzeczy będę mówił. Tak, nie wiem, podobają ci się nowe iPhone'y, bo mi się podobają, kurczę. Są, pomijając ten notch, gdyby tego notcha wywalili, to by był przepiękny telefon, a podoba mi się, ponieważ nawiązuje do telefonu, który moim zdaniem był drugim najładniejszym po motce składanej telefonem w historii, czyli iPhone'a 4, 4S. Ja widzę po obudowie, wiedziałem, że ci się spodoba. No, ścisłe nawiązanie do tego modelu sprzed lat. Co prawda ten aparat fotograficzny z tyłu nadal jest paskudny jak noc listopadowa, ale sama obudowa, sam zarys tej obudowy, no to już jest śliczniutki i trochę, kurczę, no boję się to powiedzieć, troszeczkę tak. Tyle mam przeczucie, że wraca dawny Apple z tą ich cudowną stylizacją, którą kiedyś tak bardzo lubiłem, która w pewnym momencie po prostu kazała mi przesiąść się do świata Androida i już tam zostałem. Stylizacja i cena robią wszystko. No dużo. Stylizacja i cena robią wszystko. Stylizacja jest śliczna, w związku z tym wszyscy kupują. Cena jest elitarna, w związku z tym ci, którzy chcą się poczuć elitarnie, kupują. Wiesz, Jacek... A także są ci, którzy uważają te smartfony po prostu za niezwykle wygodne i też je kupują. Nie, no... Bez elitarności, bez zwracania uwagi na cenę, bo najwyraźniej są sobie w stanie pozwolić. iPhone jest takim smartfonem, którego po prostu używasz i tyle. To jest smartfon bez jakiejś tam dorobionej, nie wiem, otoczki, że mogę wszystko i tak dalej. Po prostu biorę, działa, pewne... Nie można dorobić otoczki, że możesz wszystko, bo
No nie, no, jak się kupuje iPhone'a, to się jest zamkniętym w pudełku. To pudełko dobrze, jest bardzo wygodne, komfortowe, ale jak próbujesz wystawić łapę z pudełka, to dostajesz po łapie. Tak wygląda użytkowanie iPhone'ów. Ale w środku jest OK. I to jest w środku jest wszystko dla tych, którzy nie chcą wystawiać tej łapy, bo może wcale nie potrzebują. No. A ceny, słuchajcie, też według mnie nie są jakieś dramatycznie wysokie. No dobra, to nie jest tani telefon, ale no, najdroższy kosztuje 7200, no ale wiecie, w tej chwili mamy na rynku dużo droższe smartfony, prawda? Najtańszy z kolei, czyli ten 12 mini, próbuję, przewijam, bo nie, oczywiście nie pamiętam ceny, 3600 kosztuje. No to nie są ceny jakieś wywalone totalnie w kosmos, to jest po prostu telefon, ceny są flagowe, no i nie wiem, trochę się zastanawiam, co ci ludzie tak jeżdżą po tych iPhone'ach, że drogie tego. No nie, kosztują jak flagowce, no. Wiesz co, Adaś, może dlatego, że podobne konfiguracje, których ceny w tej chwili przeczytałeś, dobra, są na rynku nadal po prostu znacznie tańsze, bo nie, najtańsza no konfiguracja 12 to jest 64 flesza plus cholera wie ile RAMu. No pewnie 6 albo 4, no chyba 6. No masz, 6 albo 4, to już czyni różnicę, wiesz, czy to jest 6 czy 4. Zgodna. Bo jeżeli jest 4, to smartfonów takich, które mają 64 giga flesza dla użytkownika i tam 4 giga RAMu, nie, to jest po prostu w tej chwili na pęczki. Ja podejrzewam, że nawet AMOLED-a by się tam udało wśród nich znaleźć. Oczywiście, że tak, spokojnie, jeszcze pewnie z odświeżeniem 90 Hz. Zgoda, także całkowicie z tobą zgadzam, ale nadal. Kurczę, no nie mam ochoty dyskutować, wiesz, którzy piszą, że moje Redmi za 1000 zł ma to samo. Kurczę, weź sobie iPhone'a i weź swoje Redmi i porównaj, a potem pogadam. No. Adam, i bardzo możliwe, że ktoś, kto będzie miał Redmi, powie ci, że jednak woli swoje Redmi, dlatego dobrze, że stwarza mu możliwości, których iPhone mu nie daje. Ja mówię, chciałbym, żebyśmy złapali właściwą perspektywę, dlatego że iPhone jest marką specyficzną. To jest marka przeznaczona po pierwsze dla tych, którzy rzeczywiście nie lubią się ze swoim telefonem użerać i są gotowi przestawić się jakby zupełnie na otoczenie urządzeń tego samego producenta. I albo wtedy nie mają żadnych problemów. Nigdy nie wyszli. O. W każdym razie oni nie mają żadnych problemów. Do tego muszą być jeszcze konsumentami, którzy dysponują rzeczywiście pieniędzmi większymi niż pieniądze takie, no to fakt. Nie wiem, ogólnie dostępne. Próg jakby wejścia do świata iPhone'a jest wyższy. Tak. I to jest kwestia tego, że użytkownik Redmi, czy Xiaomi jakiegoś, czy Oppo jakiegoś, czy nie wiem, Huawei'a, czy nawet Samsunga, które są tańsze, uzna, że on woli Androida, ponieważ ten Android po przesiadce na iPhone'a może się nagle okazać, że o, tego nie mogę, a trzech rzeczy nie wiem, jak zrobić, bo one były proste pod Androidem. Tak, no ludzie, słuchaj, przychodzą z komentarzami i mówią, że rzeczy były proste pod Androidem, a tutaj nie wiedzą jak, albo nie można. No i co z tym robić? Z drugiej strony, wiesz, ja mam jakby przez to, że kiedyś z tego korzystałem, mam spojrzenie w drugą stronę, że pewne rzeczy w iPhone'ie były tak się robiło, tak, a żeby to samo zrobić na Androidzie lub to samo uzyskać, to się trzeba nagimnastykować. Powiem szczerze, że ja dużo z iPhone'a nie korzystałem, ale mówię, wiem, znam, rozumiem, że to może być smartfon wygodny dla kogoś, kto rzeczywiście lubi ten rodzaj jakby wygody. Ja preferuję wygodę, która daje mi wolność, to znaczy preferuję urządzenie, które pozwala mi na zrobienie jak największej liczby rzeczy, które pozwala mi na to, że mogę zainstalować dowolne oprogramowanie, nawet jeżeli go sobie popsuję, bo po to mam rozum, żeby tego nie robić, które pozwoli mi korzystać z rzeczy, które podłączenie do dowolnego innego urządzenia i korzystanie z niego. I to jest dla mnie istotne. Urządzenie, które zamyka mnie w bańce urządzeń tego samego producenta w zasadzie, a sporadycznie pozwala jako tako korzystać z innych, nie bawi mnie po prostu. Okay. A urządzenie, któremu jeszcze zabiera się tak podstawową rzecz jak ładowarkę, sorry, ale to jest jak policzek po prostu w twarz klienta. Nie, to jest, wiesz, to jest jak policzek. Słuchaj, mnie nie wkurzyło, nie mam z tym problemu, że zabrali ładowarkę. Nie mam z tym problemu, że każą sobie za nią płacić. Tak nawiasem mówiąc, ładowarki Apple potaniały i wprowadzili nową, taką fajną, składaną, bezprzewodową, nie? To tak, żebyście wiedzieli. I tam składana mi się strasznie podoba. Natomiast irytuje mnie niezmiernie to, że wciskają ludziom kit, że ej, to jest w imię ekologii.
No tam w imię ekologii, to jest w imię kasy. Po prostu zaoszczędzą ileś tam centów na ładowarce, a potem wam ją pogonią za stówkę. I interes się kręci, a wy prędzej czy później będziecie musieli ładowarkę kupić, bo ja rozumiem, że każdy ma kilka ładowarek w domu. Ja też mam kilka ładowarek w domu. No super, i to różny. Często kupujemy w ogóle osobne ładowarki producentów firm trzecich, jakieś tam z trzema, czterema gniazdeczkami, bo mamy za mało gniazdek w domu. Zgadza się. No ale tak, tylko że wiesz co, Adam, tutaj jest jedna kwestia jeszcze związana z gniazdami, dlatego że to, że masz wiele ładowarek, to jest po części kwestia tego, że uniwersalnym systemem w tej chwili ładowania jest gniazdo USB, mikro USB albo USB-C. I tutaj tych ładowarek rzeczywiście może być dużo, natomiast Apple ma do tego jeszcze własne autorskie rozwiązanie, gniazdo Lightning, no tak, które zostało zachowane w tych wszystkich modelach. W związku z tym tutaj, jeżeli tkwicie jakby w systemie Apple'owskim, to jak najbardziej gniazdo z Lightningiem, jeżeli macie ładowarkę z Lightningiem z poprzedniego modelu, będzie pasowała, tak? Jest no, okej. Okay. Tak, ale nie, tu nie chodzi nawet, bo kabel zdaje się zostaje przecież. Oni zabrali tylko to. Kabelek został. A tak, rzeczywiście kabel zostaje, bo jest nawet ale chyba też, taki z Lightninga na USB-C. Tak, bo z USB i to jest ekologiczne, popatrzcie. Tym mogłem naładować każdy dowolny smartfon, nawet jakiegoś tam przedpotopowego, co wyjąłem z szuflady, byleby miał USB, tak, na tym końcu, prawda? A teraz nowa prosta ma USB-C, więc potrzebny jest kabelek USB-C to Lightning, tak? Nonsens. Jakby to zostawili, to faktycznie ekologicznie, bo taką ładowarkę to bez problemu na każdym rogu dostaniemy. A teraz idźcie do sklepu pierwszego z brzegu z mężczyzną i spróbujcie kupić ładowarkę z USB-C. No powodzenia. Ja wiem, że zaraz napiszecie, że tam i w tym drugim elektromarkecie to tego leży. Zgoda. Ale wyobraźcie sobie, że trafiliście do kucze Pipiduwa Dolnego, gdzie jest tylko kiosk ruchu i sklep wszystko po 5 zł z Chin. No i co? Ja przepraszam wszystkich mieszkańców Pipiduwa. Adam nie myśli, co mówi po prostu. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców. Oczywiście. Pipiduwa. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że w małych miejscowościach nie ma elektromarketów i macie do nich daleko, a taką ładowarkę prędzej kupicie niż ładowarkę z USB-C. Tyle. I to jest dla mnie ekologia, że ja wciąż mam tą ładowarkę, a nie super, hiper nową. I jeszcze do tego oczywiście musiałem kupić przewód i tak dalej, a jak zgubię ten przewód, to jestem w czarnej, wiecie gdzie. Wiecie, że iPhony wyszły 4 prawdopodobnie, wyszły 4 parami, takie po dwa, dlatego że wyszła 12 i 12 mini, wyszedł 12 Pro i 12. Przerywasz. O. Odcięło. 12 Pro Max. Teraz lepiej? Słychać no mnie, czy nie? Coś na jakiegoś laga łapiemy. No dobra. W każdym razie iPhony wyszły 4. Różnią się oczywiście rozmiarami, różnią się wyświetlaczami. Jedne są większe, inne mniejsze. O baterii oczywiście też nie wiemy, bo RAMu baterii procesora Apple nie podaje, znaczy nazwę procesora podają, tylko że nie wiadomo, co to jest tak naprawdę. No powiedzieli, że jest szybki, w ogóle ekstra zarąbisty, to ci powinno wystarczyć. Różnią się także aparatami fotograficznymi i w tej najwyższej wersji jest również oczko tele i wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę. Podobnie jak, znaczy w dwóch najwyższych wersjach w zasadzie, bo jest i w Pro, i w Max. I tak, ale to oczko tele jest te też... aparaty trochę, nie? Przepraszam? Tam są, zdaje się, inne te aparaty. Są tele oczywiście. To znaczy, to ale... są inne aparaty, dlatego że one mają inną ogniskową. Tak. Jeden pozwala na zbliżenie bezstratne 4-krotne, drugi na 5-krotne. To widać po prostu przy ogniskowej, bo to jest jedyna jakby tak, dana w specyfikacji, też która jest na to uwagę, tak? I tu ciekawostka, że właśnie Pro ma ten aparat bardziej niż Pro Max. Tak. To też warto o tym pamiętać, ale ja... Jak to Pro ma bardziej niż Pro Max? Pro Max ma bardziej. A skąd? Pro Max ma 2-krotne przybliżenie, a Pro ma 4-krotne. Coś chyba źle spojrzałeś, Adaś. Czy ja pokręciłem? Ej? Chyba, wydaje mi się, że pokręciłeś, dlatego że Pro Max ma 65 mm ogniskowo, znaczy to jest ekwiwalent oczywiście. Natomiast Pro ma 52 mm, także wydaje mi się, że jednak Max jest lepsza.
dobra, słuchajcie, żeby nie było, sprawdzę, ale nie mówię, że nie upieram się. W każdym razie i tak mi się wydaje, że większość nabywców się skusi na model mini, bo no to jest coś, czego brakuje na rynku, czyli mocna specyfikacja w małej obudowie, bo pokazywali, że on jest w zasadzie taki, jak był iPhone 5, iPhone SE, wcale nie większy, a ma dużo większy ekran, więc w ogóle tego. To jest 13 mm wysokości, także to jest rzeczywiście stosunkowo nieduży smartfon. No, ale sprawdzam, wiecie co. Tam 13 cm na 6,5 i tam 7 z hakiem jest milimetrów grubości. Tak, jest ładowanie bezprzewodowe. Jest dostępna rzecz. Można sobie bezprzewodowo podładować. Macie ładowarki, jeżeli nie macie kabelka, to jest jakieś wyjście. No. To działa w standardzie QI, w związku z tym każda typowa ładowarka w zasadzie kupowana w tym powinna zadziałać. Więc ja pokręciłem, bo czterokrotny zoom optyczny teoretycznie ma 12 Pro, kurczę, on strasznie dziwnie napisali w ogóle. Dlatego, że one są umieszczane parami, ja rozumiem, że się może pokręcić. Część rzeczy po prostu jest w tych specyfikacjach podawana wspólnie, w związku z tym rzeczywiście trzeba mocno się poprzyglądać, natomiast jednak wersja Pro Max jest wersją mocniejszą, tak, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne. Chyba to będzie to dwukrotny i 2,5-krotny, z tego co widzę, ale... Tak, znaczy, o czym w tej chwili mówisz? O bezstratnym przybliżeniu w tych telefonach, bo tutaj oczywiście się nie doszukamy u nich ogniskowej, bo po co? Nie, no jest ogniskowa. Adam, no po to podawałem. Jeżeli chodzi o wersję 12 Pro, jeszcze raz podam, bo Adam miesza. Powiedz. Wersja 12 Pro ma 4-krotny zoom bezstratny, 10-krotny cyfrowy, i ogniskową, to znaczy ekwiwalent ogniskowej w aparacie tele 52 mm. Jeżeli chodzi o wersję Pro Max, tą lepszą, to jest 5-krotne zbliżenie bezstratne, 12-krotne cyfrowe i ekwiwalent ogniskowej w aparacie tele 65 mm. Tak to dokładnie wygląda. Dobra, te dane podaje już, Apple. Dobra, to już mi się powaliło najwyraźniej i tyle, bo... Także trzymajmy się tego, co powiedział Jacek, bo po prostu Jacek jest bieglejszy w specyfikacjach i cyferkach. Znaczy mówię, to są dane pewne, dlatego że ja w przypadku Apple robię kartę dwa razy dłużej niż w przypadku jakiegokolwiek innego urządzenia. To na pewno. W związku z tym to powinno się po prostu zgadzać, bo bym tych danych nie podał, gdyby ich nie było po prostu. U Apple'a. On je podaje w różnych miejscach. Jest jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, na zakończenie tych iPhone'ów, mianowicie w obrębie poszczególnych jakby wersji są jeszcze podwersje. Są podwersje, które są przeznaczone na różne rynki. Różnica jest tam stosunkowo niewielka, natomiast jest różnica, jeżeli chodzi o obsługę sieci komórkowych. I tych podwersji w przypadku każdego modelu jest w okolicy 3-4 jeszcze dodatkowo. Także gdybyście przypadkiem zupełnie kupowali iPhony z zagranicy, zwróćcie na to uwagę. Ja się starałem ogarnąć to mniej więcej dla wszystkich wersji i w przypadku wersji Pro i Pro Max podałem już i numerki poszczególnych wersji i obsługiwane sieci komórkowe. W przypadku 12 i 12 mini jeszcze tego nie zdążyłem zrobić, bo to jest mrówcza praca po prostu, w związku z tym musicie mi dać jeszcze chwilkę czasu, ale gdybyście, zwróćcie szczególnie na to uwagę. Ja dam o jeszcze jednej rzeczy pisał w tygodniu w związku z iPhone'ami, mianowicie pisał o dziwnym występie, który jest uważany za antenę. Tak, wszystkie z nich, każdy z tych modeli, znaczy inaczej, nie wszystkie wersje, ale wśród tych modeli, każdy z nich, jest taka wersja każdego z nich, która rzeczywiście obsługuje sieci 5G w zakresie mikrofal. Tam są dwa zakresy dokładnie podane, dwie częstotliwości. Też je będę podawał, znaczy podaję w przypadku Pro i Pro Max w informacjach dodatkowych. W przypadku 12 i 12 mini podam po prostu. Nie są to wersje dostępne w Polsce, jeżeli dobrze pamiętam. A nie, to jest na Stany...
No, gdybyście się zastanawiali, co to taki plastik jest na boku, na prawym boku obudowy, takie wygląda trochę jak gniazdko na kartę, tylko większe. To jest antena właśnie do, prawdopodobnie właśnie do tych mikrofal, no bo innego logicznego wyjaśnienia tego elementu nie ma. To może przelećmy dalej już do kolejnego, równie porywającego smartfona. Znowu, kurczę, hejtuję. Ojejku, ja dzisiaj jakiś hejter we mnie. Znaczy, co mówisz o Vivo? Nie, dajmy spokój na razie Vivo. A, o OnePlusie. OnePlus 8T. A. Telefon, który wygląda tak wyjątkowo, że ojej, bo w zasadzie jakby nie miał logo, to naprawdę ciężko by było odgadnąć, co to jest za telefon. Czy ja myślę, że użytkownicy OnePlusa są przyzwyczajeni do tego, że tutaj nie ma jakby ogromnych innowacji w wyglądzie. Ja powiem szczerze, bardziej bym tutaj oczekiwał ceny fajniejszej, natomiast cena zła też nie jest. No. Słuchajcie, właśnie o to chodzi, że próbuję, to jest taki telefon, o którym w zasadzie nie ma sensu gadać, bo o nim nic dobrego się nie powie, nic złego. To jest wyjątkowo poprawny telefon. Cena jest poprawna, specyfikacja jest bardzo poprawna, bo specyfikacja jest porządna. Ekran 120 Hz, bateria 4500, ale z ładowaniem 65-watowym. Ekran oczywiście flagowy. Wiesz co, Adaś, ale kurczę, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego tak mówisz, bo jeżeli chodzi o wygląd, no to może on nie jest jakiś genialny, czy wybitny, czy nawet zauważalny, bardzo mocno nie jest. Po prostu dobra. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację do ceny, to wydaje mi się całkiem niezły deal. No nie smartfon... zły, ale też jakiś, kurczę, nie jest to coś takiego, że po prostu siadłem i powiedziałem, jarany, to jest zabójca flagowców, na prawdziwy i w ogóle rzucam wszystko, ile chcę to kupić. Nie, ja mówię... Wiesz co, ja patrzę na te ceny, które podałeś. Adam podał za wersję 8128 2800 no. I za wersję 12256 3300. No i to jest są okazja, polskie tak? Ceny już, to są tak, polskie w złotówkach. Tak, podane przez polski oddział. Biorąc pod uwagę, że tutaj jest ekran Super AMOLED, że jest ponad 6,5 cala, że jest bateria litowo-jonowa 4500, czyli nie najgorzej po prostu w tej klasie, że ten wyświetlacz jest Full HD, jest chroniony Corning Gorilla, że tutaj jest topowy procesor, bo jest Snapdragon 865. No tak, patrzę. Jeżeli chodzi o zestawy aparatów, też nie ma jakiejś strasznej biedy, może nie jest genialnie, bo nie ma tele, ale nie jest źle, jest 48, 16, 5,2, z przodu jest 16. Wydaje mi się, że to jest smartfon, który, znaczy, przepraszam, nie wiem, po specyfikacji sądząc, zdaje mi się, że to jest smartfon wart swojej ceny i tutaj chyba nie ma co narzekać. Nie, ale tutaj nikt nie narzeka, kompletnie nikt nie narzeka, tylko przyzna, że tu nie ma niczego takiego, co by po prostu wywoływało w tobie taki ale efekt. Czekaj, a masz w tym segmencie coś lepszego w tej chwili, powiem szczerze, ze Snapdragonem 865? Znajdziesz coś gdzieś w okolicy 3000? Nie, serio, bo zadziwia mnie to, co mówisz, w związku z tym próbuję dopytać. Zobacz na nieco tańszego Poco F2 Pro. Dobrze, jest słabszy, ale jest tańszy też. No i już zaczyna, wiesz, ja nie powiedziałem, że to jest coś złego, ten OnePlus, tak? Nie. Chodzi mi po prostu o to, że przy tej specyfikacji, mówię nadal na papierze, bo ja nie wiem, jak ten smartfon się sprawuje w ręce, ale na papierze, przy tej specyfikacji, to jest dobra cena. Na Polskę. To jest bardzo dobra cena. Jest spoko. Jest wszystko tak poprawne, tak dobre, akurat. To jest akuratne. Cena w porządku, specyfikacja w porządku, wszystko jest w porządku. Nie ma bum. Znaczy ja mówię o tym tak dlatego, że po prostu w tej... to ja nie bardzo widzę konkurencję. Jeżeli ktoś celuje rzeczywiście w taką specyfikację, nie niżej, to jest, kurczę, według mnie bardzo dobra cena. Przy czym mówię, ja nie chwalę ani marki, ani tego konkretnego smartfona, ja oceniam tylko i wyłącznie specyfikację, którą mam na papierze, do ceny, która jest ceną rynkową u nas. I wydaje mi się bardzo atrakcyjna. Sam go oczywiście nie kupię i nikomu go nie polecam. Niemniej po prostu zdaje mi się, że kurczę, dobry deal chyba może być. Chyba tak. Natomiast właśnie wchodząc jakby ci w słowo, ja go też nie ganię, też jakoś tam szczególnie nie polecam, też bym go nie kupił, bo po prostu nie wywarł na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia. I tylko tyle.
Znaczy ja bym go nie kupił, dlatego że podejrzewam, że gdybym sam miał kupować, gdybym nie miał, nie wiem, służbowego smartfona, gdybym nie miał smartfonów pożyczanych od producentów, z których korzystam, to prawdopodobnie ceną krańcową za smartfona byłoby u mnie, nie wiem, może 1500, może 1700 góra. I tak by to wyglądało. Także ja takiego smartfona, prawdę mówiąc, nie potrzebuję na co dzień. Dałbym sobie radę ze słabszym. I tylko dlatego mówię, żebym go nie kupił. Natomiast gdybym celował w tego rodzaju specyfikacje, to podejrzewam, że bym brał po prostu. Dobra, wiecie, to deal wydaje mi się niezły. Jedźmy dalej, bo mamy dzisiaj sporo nowości. Jacek tam napomknął przez chwilę o Vivo. No to może pojedźmy. Takie jest Vivo Y73S 5G. W Chinach się pojawił taki telefon. Smartfon wygląda, to jest z takim noczem, co to ja nie lubię, to znaczy z takim... Ale obrawkę aparatu z kolei z tyłu ma już jakąś taką trochę inną, trochę fajniejszą, chociaż nadal prostokątną. Ale ten tył mi się podoba, bo front... Znaczy ona jest rzeczywiście w jakiś sposób sensowna, to nawet no, mi się ładnie podoba. Jest długi prostokącik, który po tak, prostu taki, nie kaleczy oka. I otoczkami trochę mniej kaleczy oko niż taki po prostu ciemny prostokąt, nie? Fajne takie promienie się od tego rozbiegają. No specyfikacja, no słuchajcie, no średniaczek, AMOLEDowy ekran 6,44 cala, oczywiście Full HD+, bateria 4100 z ładowaniem 18-watowym, Dimensity 720 w środku, 8 giga RAM-u, 128 pamięci na dane, 16 mega aparacik z przodu, z tym, że w kropelkowym noczu i ten przód, tak jak Jacek powiedział, jest taki. Nieładny jest. No taki oklepany, no zwyczajny, bardzo jeszcze pod ekranem na dole jest taki dość szeroki podbródek, więc z frontu ten telefon wygląda tak niekoniecznie, natomiast z tyłu już jest spoko. No i ten aparat. Gdyby zdecydowali się na troszeczkę jaśniejszy ramkę z przodu, byłoby lepiej. Tam są dwie wersje kolorystyczne. Jest czarna, czy taka czarna oczywiście połyskliwa z fajnymi refleksami i taka lekko liliowa, zdaje się. Gdyby się, kurczę, zdecydowali na to, żeby rozjaśnić tę ramkę, byłoby pewnie lepiej. Może trochę lepiej, no. W każdym razie jeszcze aparat tylny, tak na szybko, 48, 8 szeroko i 2 do rozmywania, czyli taki no, standardzik. I po przeliczeniu kosztuje to 1220 parę złotych. No, gdyby to była cena u nas, to można by było brać. No, to nie jest cena niestety u nas. To nie jest taki telefon, który raczej do nas trafi i też jakoś tam nie robi szczególnego wow. Po prostu odnotowujemy jego obecność. No i przypominam, że w przyszłym tygodniu Vivo wchodzi do Polski i już wiem teraz, że będzie ciekawie, ale szczegóły poznacie we wtorek, moi drodzy. Realme się wysypało. Realme się wysypało, w zasadzie powinniśmy nawet przed tym Vivo, ale co to za miejsce w kolejce. Wywalili trzy smartfony. Tak, trojaczki. Q2 Pro, Q2 i Q2i. W takiej kolejności, jak przeczytałem, od najlepszego do najgorszego. Q2 Pro to jest całkiem fajny smartfon z dziurką. Kurczę, ten układ aparatów też w przypadku Realme wydaje mi się już standardowy. Zresztą w przypadku Vivo też. Jest... No to jest taki bardzo typowy układ, bo mamy znowu 48, 8 i 2. Tym razem dwie. Tak. I tutaj też niestety nie ma aparatu tele. On jest oparty na Dimensity w 800U, podobnie zresztą jak ta wersja podstawowa. Ta wersja najsłabsza z literką i ma 720, tak czy inaczej wszystkie obsługują 5G, tak? Tak. No ten Pro z takich atutów, szybkie ładowanie jeszcze ma 65 W, powiedzmy, bo to jest... Ma szybkie ładowanie, w związku z tym to jest rzeczywiście dosyć fajna rzecz. Nie? Przepraszam? To jest taki killer feature chyba w tym telefonie, bo poza tym no to po prostu kolejny średniak, nie? Ale ten ma no to super szybkie ładowanie, więc to jest, to warto odnotować, nie? Tak. Ma rzeczywiście to szybkie ładowanie. W wersji podstawowej jest też niezłe ładowanie, jest 30-watowe, ono też w zupełności wystarczy, żeby szybko naładować smartfona. No i większa bateria jest w tej podstawce, nie? Bo tu mamy... W wersji podstawowej jest również większa bateria, jest 5000 w porównaniu do 4300 w Pro. Tak. Ta podstawka ma pamięć jeszcze trochę inne, bo o ile w tym Pro mamy 8 plus... kurczę, czy ja nie napisałem? No oczywiście, że zapomniałem. Nie, dobra, napisałem. W 8, Pro jest 8, 128, 256. Flesza w podstawce jest 128, flesza 4 albo 6 RAM.
Tak, dokładnie. No i ubył, ale to akurat żadna strata, ubył aparat dwumegowy do rozmywania tła, czyli mamy już tylko potrójny aparat zamiast poczwórnego, straszna strata ta trójka do rozmywania. Znaczy tutaj taką zmianą zauważalną jest głównie to chyba, że w Pro jest wyświetlacz AMOLEDowy, w podstawce jest IPS-owy. Dokładnie. Dokładnie tak jeszcze. No i ten IPS działa na 120 Hz odświeżanie, a ten AMOLED na 60 Hz. No także albo... Zadziwiające są te specyfikacje, bo niektóre rzeczy rzeczywiście w wersji Pro są lepsze, a niektóre niekoniecznie. Znaczy lepsze. No to jest tak, zasadzie... żeby wiesz. I ceny, właśnie patrzę teraz na ceny, jak to się kształtują. No, Pro jest droższy, bo Pro wychodzi po przeliczeniu oczywiście z juanów na żywca 1012-1120 zł, a ten... Też byłaby to świetna cena. No, a ten podstawowy 730-788. Też byłaby to świetna cena za tę konfigurację, tylko że te ceny u nas nie wystąpią. No nie, no to wiadomo, że będą inne. No i na koniec ten bazowy, który wygląda, już się różni wyglądem od pozostałych. Znaczy ten najsłabszy. Ten najsłabszy. Czytnik linii papilarnych dostał już na pleckach, bo tamten ma na boku. No i ma notcha, a tamte mają dziurki, tak. Ten ma kroplo notch, ekran 6,52 i niestety tylko HD+, ale nadal bateria 5000 i z ładowaniem 18-watowym, no tak sobie, tak jak Jacek powiedział, Dimensity 720 i tylko 4 giga RAM, ale nadal 128 wewnętrznej. I teraz jak sobie to przeliczymy, że kosztuje po przeliczeniu 562 zł, no to też wygląda całkiem fajnie. A jeszcze aparaty. 8 z przodu, z tyłu 13 plus 2 dwójki. To znaczy różnica w przeliczeniu z juanów jest taka, że na miejscu Chińczyków brałbym jednak podstawkę Q2. Q2, no. Masz rację, ale wiesz, nie wiadomo... Bo tutaj różnica w specyfikacji jest już naprawdę całkiem spora i wszystkie elementy jakby wysokość tej różnicy składają się na to, że jednak skłaniałbym się mimo wszystko do wersji podstawowej. Widzicie, bo i wyświetlacz, i rozdzielczość lepsza, no, i protek. Bateria taka sama, ale szybszy ładunek. Nie, no to nie ma co porównywać, ale wiesz, no nie wiadomo jaka cena będzie, jak to dotrze do nas i czy w ogóle do nas dotrze. Nie, no, u nas będzie większa różnica, wyższa na pewno, to nie ulega wątpliwości. Niemniej dlatego powiedziałem, że na miejscu Chińczyków bym się dużo nie zastanawiał, tylko nie brał wersji w Q2 i tylko brał wersję Q2. Zdecydowanie, oni mają dobrze kurczę z tymi cenami. Jest to, jak już jesteśmy przy Realme, to mamy Oppo i Oppo się może nie tyle wysypało, ale mamy w zasadzie 3 nowości Oppo tak na dobrą sprawę, chociaż 2 tak naprawdę. W Indonezji się pokazał wreszcie Oppo Reno 4F. 4F z podwójnym aparatem z przodu w lornetkowym noczu, z 4 aparatami na pleckach, AMOLEDowy ekran Full HD+, ale 60 Hz odświeżanie, więc normalka. 16 plus 2 z przodu aparat. I przypominam, lorneteczka, otworek. Helio P95, 8 GB RAM, 128 pamięci i fajnie, bo to jest taki chyba standard na średniej półce robi. 8 plus 128. Stylizacja, no tak jak na Oppo przystało, bardzo przyzwoita. Telefon może się podobać. Oczywiście mówię o tylnej stronie, bo front to zwyczajny. Tutaj wiele nie ma tego. No i tylny aparat jeszcze tak na szybko, 48, 8 i jak zwykle 2 dwójki. Bateria mogłaby być większa, bo ma 4000 z ładowaniem 18-watowym, więc bateria jakoś tam specjalnie szału nie robi. I cena też jakoś, no 1100 zł przeliczając na żywca z indonezyjskich rupii. Kronika towarzyska też kolejny, który niewiele robi. Ja wam powiem szczerze, żadam dużym optymistą jest, mówiąc, że na średniej półce 8 giga RAMu zaczyna być standardem. Chyba jeszcze nie. Statystycznie rzecz biorąc, to ewentualnie 6, 8 to jeszcze raczej... Dobra, który to średniak dzisiaj, że ma 8? No już chyba drugi, nie? Bo w Realme też już mieliśmy, a to też były średniaki, nie? Tak, tylko że wiesz, ta średnia półka stała się dosyć pojemna w tej chwili. No wiem, no tak. Pakuje się na nią zarówno rzeczy, które wyskakują z tej najniższej, bo mają na przykład procesory już odpowiedniej aparaty,
Albo te, które jeszcze nie trafiają do najwyższej, bo też nie mają tych najwyższych procesorów i najlepszych aparatów. Zgoda, najgorsze... To jest najpojemniejsza półka na świecie. Właśnie, właśnie najgorsze to jest to, że ta półka w zasadzie się zaczyna tam od 800 zł, a ciągnie no, na moje... Do 3000 prawie. No. Prawie do 3, no. Więc mówimy o tej takiej powiedzmy średniej półce, tam powyżej między 1000 a 2000, tak? To miałem na myśli. Bo powiem szczerze, dla mnie w tej chwili, nie to, żeby mi nagle kasa jakaś z nieba spadła, ale patrząc po specyfikacjach, to tak telefon poniżej 1000 to jest budżetowa, poniżej 500 zł to już nie ma smartfonów, bo to jest... Czyli ja bym ten budżet rozszerzył poniżej 1500 chyba. Nie, tak mimo wszystko. Budżet, no... A nawet 1700 chyba. No nawet. Potem mamy tą średnią klasę, czyli powiedzmy od 1,5 do... powiedzmy 3000 i flagowce powyżej. Przy czym też jeszcze wyróżniłbym po drodze pewnie semiflagowce, czyli klasę właśnie tam od 2900, 2800 do, nie wiem, 3800. Znaczy ja bym tutaj flagowców chyba nie uzależniał od ceny, bo no różnie tak, za różne flagowce, tak, różne firmy sobie liczą. Uznajemy za flagowce po prostu smartfony, które u danego producenta po prostu należą do serii flagowej, mają najlepsze bebechy ze wszystkich smartfonów, które producent produkuje. Czyli najczęściej mówmy się, że flagowy procesor. Bez względu na producenta, te, które mają najwyższy procesor, powiedzmy w swej klasie, tak? Czyli... Znaczy wiadomo, że na przykład w przypadku Samsunga to będzie seria Galaxy S i to była do tej pory seria Galaxy Note. W przypadku Huawei to jest seria P plus seria Mate, tak. Natomiast jeżeli chodzi o innych producentów, no to jest bardzo różnie, tutaj czasami dyskutują. Dobra, kurczę, bo dzisiaj się jakoś dziwnie rozgadujemy. Dajemy dalej, Jacek, bo jeszcze jest... Oppo 15, co prawda nie u nas i to jest taki słabiaczek, ale jest okej całkiem. Bardzo budżecik. W Indiach, tak. Jak ma taki bardzo budżecik, to może być. Myśmy o nim w zasadzie już mówili tak, z tego czasu. Wszystko. Ale mamy teraz... Wspominaliśmy. 583 zł po przeliczeniu wychodzi i co za to dostaniemy? No Marcin, 6,5 cala. Tak. HD 6,5 plus. Cala z rozdzielczością HD+, 4300 bateryjka, 13-megapikselowy aparacik z tyłu. Pamięci wcale niestety nie genialne. To jest 3 giga RAM-u i 32 flesza, także to jest... Ten RAM, kurczę, jakby było 4, to by był już naprawdę popitaśny ten telefon. Wiesz, 32 giga flesza w tej chwili, jak się odliczy Androida, też niedużo zostaje. Tak, masz trochę racji, no ale tu jest przemię gniazdko na kartę, więc to tak nie boli jak te 3 giga RAM. 32 bym przebolał przy tej cenie akurat. No oczywiście, no co, no aparat, słuchajcie, też zabawnie, bo oczywiście musieli wrypać tam dwie dwójki do makro i do tego, a poza tym 13 jest. I taki też do niedawna standard w średniakach, 13 z tyłu, 5 z przodu, do niedawna, no z 2 lata temu tak mniej więcej było, w średniakach. A teraz mamy to już w najtańszych telefonach, no bo to jest, umówmy się, najniższa półka, seria A, no to już są te telefony najtańsze, bo... W zasadzie tyle. No, telefon... Jeśli ktoś nastawia na zdjęcia przy tego typu smartfonie, nie, no to... jest okej, bo w ciągu dnia prawdopodobnie się jakieś zdjęcia zrobi, który może nawet wydrukować będzie. No wiadomo, że kupując telefon za 5-6 stów, to nie wymagamy cudu, więc mówię, na tą specyfikę, tylko niestety u nas by był kurczę droższy, no. Bo jednak to jest cena przeliczana na żywca z rupii, więc u nas by nie było te 580 zł, tylko... No, nie... Podejrzewam, że... A u nas z kolei też zadebiutował Oppo, bo zadebiutowało Reno 4Z 5G. W cenie troszeczkę wyższej, ale specyfikacja też jest troszeczkę wyższa. Cena jest 1800 zł, tak? Jest dostępne w polskich hipermarketach z elektroniką, także możecie sprawdzić. Tam jest wyświetlaczek całkiem fajny, jest Full HD, w związku z tym... Będzie można jakby coś tam obejrzeć. Jest procesor 2 GHz i 48 plus 8 plus 2 z tyłu, 16 z przodu. Tak to mniej więcej wygląda.
Dimensity 8. To nie jest to smartfon nowy, myśmy też już o nim mówili. Tak, myśmy o nim mówili. Z rzeczy takich ciekawych, no to ma ciekawą oprawkę aparatu fotograficznego, ale to musicie sami zobaczyć, bo kurczę, powiem szczerze, ja nie potrafię opisać. Obiektywy ułożone w X, jest jedna wystająca oprawka, w niej jest jeszcze jedna wystająca oprawka. Wygląda to trochę dziwnie, trochę intrygująco, trochę ciekawie, ale no nie wiem, Oppo jakoś te swoje stylizacje ma raczej... Mnie się nie podoba. Mnie się nie podoba, natomiast wspominamy o tym smartfonie, dlatego że trafi do wszystkich czterech polskich operatorów. Jest u nas, będziecie go mogli sobie spokojnie u nas kupić, czy w abonamentach, czy tak. No i mówię, jak przystało na Oppo, wygląda moim zdaniem ładnie. No wiadomo, front trochę oklepany, ale no tyły... Tył w tej chwili robi różnicę w smartfonach, więc jeżeli chodzi o tył, jest jakiś. Nie mówię, czy jest ładny, czy brzydki, bo jest no, dziwny, natomiast jest to coś, co zwraca w jakiś tam sposób uwagę. Wiesz co, jak jesteśmy na polskim rynku, to jeszcze tak szybciutko dosłownie tylko wspomnę, że zadebiutowała u nas seria Xiaomi Mi 10T. I mamy trzy modele, Mi 10T Lite, Mi 10T, czyli podstawkę, i Mi 10T Pro. O specyfikacjach już gadaliśmy bodajże z tydzień albo dwa temu, więc w ogóle was dam wam... Tak, one są od dosyć dawna, w związku z tym nie ma problemu. Ceny, uwaga. Zaczynamy od najtańszego. Mi 10T Lite kosztuje 1499 za pamięć 6 plus 64. Jeżeli chcemy mieć wewnętrznej więcej, czyli 6 plus 128, trzeba położyć 1599. Nie mam okazji wypróbować ten telefonik. Pierwsze wrażenia macie podlinkowane pod filmem, sobie obejrzyjcie. Mi 10T, czyli model bazowy, 6 plus 128 za 1999, 8 plus 128 za 2199. No i model Mi 10T Pro, czyli ten najlepszy, 8 128 2499, a 8 256 2799. I tak jak mówię, odsyłam was do artykułu, bo myśmy już o nich opowiadali. Jak nie znacie specyfikacji, to macie podlinkowaną. Jak chcecie usłyszeć, jakie mam zdanie o Mi 10T, zapraszam do podlinkowanego filmu, tyle w temacie. Jedźmy dalej. Co tam jeszcze, Jacku, ciekawego znalazłeś? Wiesz co, właściwie nic. Ty piszesz o Motorola E7. My specyfikację Motorola E7 mamy od dosyć, Moto E7 mamy od dosyć dawna, w związku z tym tak, ale to właściwie... Na i to chyba, słuchajcie, wszystko. Sporo tych smartfonów, ale najwięcej nam iPhony zajęły dzisiaj. Tak, iPhony, no niestety, trudno, przepraszamy, ale na razie, no, na jakieś pół roku co najmniej macie spokój od iPhone'ów. Cieszymy się, że nadal z nami jesteście, zdrowi bądźcie, bo szaleje zaraza. Dobra, jeszcze kronikarsko, ale to tylko odsyłam do linków już. W Indiach się pokazał Samsung Galaxy M31 Prime Edition, ciekawy z pewnego względu, z jakiego to sobie zobaczcie. A w Chinach się pokazały dwie proste Nokia, feature phone z guziczkami i 4G. Do nas chyba nie dotrą, a może dotrą w jakiejś... Adam, przepraszam, ale musimy kończyć. Dobra, macie podlinkowane. Słuchajcie, kończymy, bo już się rozgadaliśmy. Trzymajcie wszystkiego się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pozostańcie zdrowi. No, cześć. Hej.